to chyba przy każdym projekcie wygląda to troszeczkę inaczej. Najczęściej przed filmem, w trakcie, nie wiem, czytania scenariusza, myślenia o tym, szukam jakichś referencji, punktów zaczepienia czy rzeczy, których na pewno trzeba przestrzegać. No, mam kilku stałych takich reżyserów głównie, do których wracam. Nie wiem, Paul Thomas Anderson jest na pewno takim reżyserem. Bardzo lubię Aż poleje się krew, Mistrza Magnolię. Lubię też bardzo Martina Scorsese, którego poznałem. W sensie nie poznałem go osobiście akurat, ale też właściwie każdy jego film widziałem i w każdym, tak samo w dokumentach też jego. Steve'a McQueena na przykład bardzo lubię filmy. Wdowy to jest taki film, który na przykład u nas chyba nie był w kinach, a to niewątpliwie bardzo jest fajna propozycja. Niektóre filmy Michaela Manna jakoś zawsze znajduję w nich referencje, niezależnie od tego co robię. Z polskim jest trochę trudniej. Lubię wracać do filmów Polańskiego, do Noża w wodzie. Czasem do Pociągu Kawalerowicza na przykład. Z jakichś nowszych rzeczy to na pewno film Wojtka Smarzowskiego. Niektóre były dla mnie jakimś mocnym punktem zaczepienia. Pamiętam, że Dom zły był takim filmem, który bardzo mnie ruszył, choć nie we wszystkich aspektach. No mam jakiś ogrom płyt DVD i Blu-ray w domu i często szukam tych inspiracji. Ja tak o kinie to mógłbym gadać z dwa dni. A, wiem, nie powiedziałem o Kubricku. O. No to jeszcze Kubrick jest takim twórcą, którego ja bardzo cenię, właśnie dlatego, że każdy film robił inny. Ja historię filmu poznałem dosyć wcześnie, bo ja już pod koniec podstawówki, na etapie liceum, dzięki DKF-owi w Katowicach, dzięki pani Eli Omelan, poznałem właściwie wszystkie nuty i tak dalej. Wtedy to jakoś przez siebie przefiltrowałem i mając to gdzieś z tyłu głowy, no raczej do tego nie wracam. I w związku z tym nie wydaje mi się, żebym był w stanie wskazać jakiś, nie wiem, wyraźny czynnik czy element, który by wskazywał na to, że jakkolwiek to jest dla mnie jakaś prosta inspiracja. Raczej nie. Ja bardzo nie lubię analizować swoich filmów, bo uważam, że po to są tak misternie przez lata wymyślane, żeby nie narzucać interpretacji. Ja mogę powiedzieć, że ja bardzo cenię w tej pracy to, że za każdym razem robię coś innego, to znaczy każdy projekt to jest jakiś nowy grunt, nowa przestrzeń, nowe decyzje odnośnie wyboru środków filmowych, sposobu opowiadania, stylu, współpracowników i tak dalej. I bardzo sobie cenię tą zmienność właśnie. I choć widzę jakieś elementy wspólne, to znowu raczej ja ich nie chcę wskazywać. Nie uważam, że to była moja rola. Po to robię filmy, a nie piszę ogłoszenia matrymonialne, żeby to było trochę bardziej, nie wiem, wysublimowane. Ja jestem wielkim entuzjastą tego, żeby jak najwięcej zrobić na etapie preprodukcji i developmentu. Uważam, że wtedy przede wszystkim powstaje film i trzeba wszystko wypróbować po to, żeby wejść na plan, no, z pakietem odpowiedzi, a nie pytań. Plan to jest egzekucja wcześniej wymyślonej koncepcji. Absolutnie nie akceptuję czegoś takiego, że się przychodzi na plan, staje, rozgląda i się mówi, a to nakręćmy to tak, tak i tak. No. A ostatnio miałem rozmowę z jednym z aktorów, z którym akurat się nie spotkałem w pracy na planie. Właśnie no, mówił, że dla niego to ta druga, ten drugi sposób pracy jest ciekawszy, bo wtedy ma więcej do powiedzenia. No jakoś ja właśnie jestem zwolennikiem tego, żeby mieć wszystko jednak wcześniej przepróbowane. Bardzo lubię próby czytane z aktorami i z ekipą. To jest taki moment, kiedy możemy sobie powiedzieć wszystko, poddać wszystko pod wątpliwość. I ja się zawsze bardzo delektuję i staram się mieć na to bardzo dużo czasu. A wszystko, co jest później, to jest konsekwencją tego właściwie. Ja kilkukrotnie odpowiadałem na pytania odnośnie nowej fali polskiego kina itd., itd. Jakoś nie wyczuwam, czy nie czuję się przedstawicielem jakiejś generacji filmowców czy coś takiego. Jedyny element wspólny, który potrafię wskazać, i to myślę, że to się tyczy na pewno Bartka Kowalskiego, z którym o tym rozmawiałem, pewnie też Smoczyńskiej, Piotra Domaleskiego i paru jeszcze innych osób, no to jest to, że wychowaliśmy się w czasach świetności wypożyczalni kaset wideo i
to oznaczało dostęp do bardzo szerokiego wachlarza filmów. W dużej mierze tych niskich lotów po prostu. To znaczy, ja bardzo pielęgnuję w sobie fakt, że tak samo jak w podstawówce zaczynałem oglądać Wendersa czy Lot nad Kukułczym Gniazdem, na równym, aczkolwiek jednocześnie innym zupełnie poziomie fascynowałem się filmami z Chuckiem Norrisem, Van Dammem i tak dalej. I takie zamiłowanie jakieś do pewnej formy kiczu kina klasy B, czyli coś, co jest powszechne w Stanach Zjednoczonych od kilku pokoleń, czego nie wiem, największym przedstawicielem jest chyba Tarantino, czy najbardziej to u niego widać, no to u nas gdzieś tam dopiero kiełkuje. I chyba te wypożyczalnie są takim jedynym mocnym punktem zaczepienia. No. Jakoś też się nie wdaje specjalnie w jakieś głębsze analizy, bo to nie moja praca. Ja w szkole zrobiłem na szczęście więcej filmów niż musiałem. Udało mi się zrobić przez to, że byłem pierwszym rocznikiem pięcioletnim, zrobić tych filmów w sumie dwa razy więcej. Każdy z tych filmów był jakimś eksperymentem, większość w moim odczuciu dosyć nieudanym. Natomiast niewątpliwie się tam zorientowałem, czego nie chcę robić, czy jak według mnie nie należy robić. To nie są jakieś ogólne zasady, prawidła. Też uważam, że reżyserii się tak po prostu nie da nauczyć. Można ewentualnie trochę ukierunkować, ale to jest raczej sprawa zero-jedynkowa. No, albo ktoś czuje kino i potrafi to przełożyć i trzeba mu dać tylko do tego narzędzia. A te narzędzia zdobywa się bardziej w praktyce, na planie, niekoniecznie w szkole, no bo szkoła jest otoczona taką jednym poczuciem pewnej teorii i pomimo tego, że sam jestem wykładowcą teraz, to mam jakby pełną świadomość, no, że to jest tylko jakieś takie muśnięcie, że każdy musi się przekonać sam, czy się naprawdę do tego nadaje i raczej to się nie dzieje w szkole, tylko trochę później. Ja mogę powiedzieć, że mam świadomość takiej potrzeby, ale czy mam takie poczucie przywiązania? Nie wiem, cieszę się, że jestem członkiem gildii reżyserów filmowych i że możemy czasem pogadać o jakichś fajnych rzeczach. Raczej się trzymam z tymi, z którymi pracuję, chociaż to też bywa różnie. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, znam się z filmowcami nie tylko ze swojej generacji, ale też z innymi. I nie wiem, czy sposób, w jaki mogę porozmawiać na przykład z Wojtkiem Smarzowskim, różni się jakoś zasadniczo od tym, jak można z Domaleskim pogadać. No mamy taki mit tych zespołów filmowych, gdzie wszyscy tak świetnie ze sobą współpracowali. To jest w tej chwili bardzo mocno tak zmitologizowane. Bywało z tym różnie, jest to dosyć szeroka, bardzo piękna karta w polskiej historii. Wiele osób się do tego odwołuje. Ja pamiętam, że jak skończyłem szkołę katowicką, to poszedłem na kurs dokumentalny do szkoły Wajdy i tam miałem trochę większe poczucie wspólnoty, a nie bycia w grupie indywidualistów, ale może to jest trochę bardziej szkoły i nie wiem, która z tych koncepcji jest bardziej lub mniej słuszna. W jednej i z drugiej się czegoś niewątpliwie nauczyłem. Natomiast fakt, że właśnie powstają gildie, że jest coraz więcej organizacji, które zaczynają dbać też o prawa filmowców, no to jest na pewno jakaś słuszna droga, bo to jest też droga do profesjonalizacji tego rynku, a uważam, że na tym poziomie mamy bardzo wiele do zrobienia. Niespecjalnie chcę się wypowiadać na temat współczesnych polskich filmów. Trudno mi jest wskazać jakieś konkretne tytuły. Mogę tylko powiedzieć, że Nić widmo, czyli ostatni dotychczasowy film Paula Thomasa Andersona, jest moim zdaniem bardzo niedoceniony. Nie tylko dlatego, że to jest ostatnia rola Daniela Day-Lewisa.